Cześć, witajcie. Z tej strony Diabol, to jest oczywiście Plugging Evolved, a my dzisiaj mamy do przegrania, a właściwie wygrania, dwa scenariusze z kolekcji własnych scenariuszy, które zostały nam zaproponowane przez samą firmę produkującą naszą grę, czyli Endemic Creations. Jak tutaj widzicie, mamy dzisiaj dwa scenariusze, które chciałbym wam pokazać. Jeden z nich to Malaria, drugi z nich to When Homework Strikes. No, Malaria, no to jak sama mówi, będziemy grali wirusem malarii. Zacznijmy sobie bez... chciałem powiedzieć bez zmiany tutaj większej, ale zmiany dokonamy. Weźmiemy sobie darwinistę zamiast genetycznej imitacji, żebyśmy troszeczkę mniej musieli punktów DNA poświęcać na ewolucję. Tutaj resztę tak sobie myślę zostawimy. Skok metaboliczny się przyda, żeby dostawać DNA przy infekcji. Zagramy sobie na poziomie normalnym. Nazwę zostawimy jako malaria. No i malaria wybucha w Liberii. Dla nas jest to Afryka Zachodnia, ale tak naprawdę chodzi tutaj o węższy teren, o Liberię. No, przyspieszmy sobie troszeczkę na początek, pozbierajmy troszeczkę DNA więcej, żebyśmy mogli już coś na początek zrobić. Dobra, mamy 9 i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy rozprzestrzenianie się, mamy przez moskity oraz przez krew. Okej. W objawach mamy, całkiem inne drzewko. Trzy pierwsze już wyewoluowane, jest to pocenie się, drgawki i gorączka. Możemy tutaj jeszcze wziąć dehydrację, a w umiejętnościach mamy standardowy zestaw dla pasożyta, jak widzicie, symbioza, ale mamy też dwa dodatkowe geny, które możemy sobie wziąć, ale one strasznie dużo kosztują. Ten 45, ten 20. No tak, ale ten zwiększa... Nie zwiększa, odblokowuje nowe symptomy, które są bardzo zabójcze, a ten powoduje... Aha, coś takiego jak efekt grzyba. Pozwala nam szybko przenieść się do innych krajów. Okej, na początek weźmiemy sobie może tą dehydrację, jeszcze stać nas na ból głowy. No to dobra, to idźmy w tym kierunku. Tutaj, dobra, w tym kierunku, jak widzę, możemy spowolnić powstawanie lekarstwa, więc możemy sobie w tym kierunku iść, jak najbardziej. Tutaj u góry mamy anemię, tutaj mamy kaszel, tutaj mamy nudności, to na razie nic nam za wiele nie mówi. Duńska mafia staje się w międzyczasie zbyt mocna, ale my nie obchodzimy się na razie duńską mafią, my na razie weźmiemy sobie rozprzestrzenianie przez krew, możemy sobie nawet na chwilę zbliżyć, na razie poza ten teren tutaj naszej Afryki nie będziemy się wybierali jeszcze. Teraz możemy sobie wziąć coś, co nazywa się Malaise. Ofiara czuje się dziwnie, tak? A trudne zadania stają się trudniejsze. Złożone zadania stają się trudniejsze. Dobrze, weźmy to sobie. Weźmy sobie utrudnienie zadań. Zbierzmy kolejne DNA. No, na razie rozwijamy się dość szybko. Muszę powiedzieć, naprawdę dość szybko. Jak na drugie tempo, to całkiem spoko to idzie. Więc przenieśmy się może do przenoszenia i rozwiniemy się w trzecią krew. Bo jeżeli dobrze rozumuję, to pod moskitami, komarami będzie gdzieś tutaj rozprzestrzenianie powietrzne, a pod krwią rozprzestrzenianie przez wodę. Więc tak to sobie... myślę, rozegramy, że pójdziemy w rozprzestrzenianie wodne, dlatego że jesteśmy w Afryce, bądź co bądź. I tutaj wydostanie się drogą lotniczą może być troszeczkę trudne, jako że z Afryki Zachodniej... Właśnie, wykryli nas już, okej. Z Afryki Zachodniej możemy się wydostać tylko drogą morską, a to jest na razie... No, jak widzicie, tak jak mówiłem, tutaj będzie woda, a to jest na razie podstawa, żeby opuścić teren Afryki, żeby wydostać się na... czy to Ameryki, czy to na Europę. W sumie Azja też będzie. Ale na razie w tym kierunku chodźmy. I co my tutaj jeszcze mamy? Splenomegali. Narastanie czegoś powoduje brak apetytu, łatwe wykrwawianie i utratę przytomności. Spowalnia wyszukiwanie lekarstwa. Na razie sobie to zostawimy. Na razie nie będziemy tego brali. Na razie chciałbym wziąć wodę drugą. O, i mamy tu też powietrze drugie od razu. No, wyprowadźmy się wreszcie z tej Afryki. Wyjdźmy stąd, fajnie by było. Chorobo, pozwól nam na to. O, i mamy bóle mięśniowe. Rozwinięte same z siebie. O, i to również... Nie, zmniejsza szanse na infekcję z powodu... Aha, rozumiem, czyli to jest takie
zabiera nam coś, ale też nam daje, ponieważ spowalnia infekcję, ale też spowalnia rozwój lekarstwa. Możemy tutaj też wziąć dotkliwe zmęczenie, czy też dotkliwa utrata przytomności. I weźmy to sobie, znowu to zmniejsza prędkość rozwoju lekarstwa. O, i jak widzicie tutaj tak samo, to też zmniejsza, prawda? Tak, zgadza się, czyli jeszcze musimy sobie to wziąć, splenomegali, czy jakkolwiek to się nazywało, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Splenomegali, tak, udało mi się. Afryka Środkowa zamyka swoje granice lądowe. No, może być ciężko opuścić tą Afrykę w takim razie. Jesteśmy już też umieszczeni na liście chorób obserwowanych. Tu... Nic nie widzieliście. Tak jak mówiłem, nic nie widzieliście, nic się nie stało, to tylko mały wypadek przy pracy, ale jak widzicie, lekarstwo postępuje w zastraszającym wręcz tempie. Jest to, no, niecały rok, żeby nas wyleczyli, więc dobra, w takim razie weźmiemy sobie spowolnienie jakieś dla nich. O, i mamy tu też coś ciekawego. Pathogenic Cycle Shift. Tak. Nasz pasożyt wkracza w kolejną fazę jego cyklu życia i duża część badań nad lekarstwem staje się bezużyteczna w takim razie. Okej, czyli możemy sobie cofać w ten sposób rozwój lekarstwa. No tak, zastanawiałem się, jak my to niby mamy zrobić, skoro lekarstwo postępuje tak szybko, ale teraz wszystko jest jasne. W takim razie musimy tylko trzymać to 30 ileś tam DNA przy sobie, żeby w razie czego móc cofnąć postęp tego lekarstwa i móc wrócić do punktu wyjścia. Móc znowu zacząć infekować. No, jak widzicie, już zaczynają latać samolociki. Będą chcieli nas szybko wybadać i wyleczyć. A my musimy się rozwinąć na terenie Rosji, żeby dostać się z mateczki Rosji do... O, świetnie, dostaliśmy się też na Nową Zelandię. Nawet tego nie zauważyłem. O, Karaiby, świetnie. Zostały nam jeszcze z takich małych wysepek, chciałem powiedzieć, Filipiny oraz Grenlandia. Chociaż Grenlandia nie jest wcale małą wysepką, ale tam też musimy się dostać. Jak najbardziej musimy to zrobić i myślę, że najprościej będzie to zrobić z terenu Rosji. Mamy już ponad 150, albo zrobimy tak. Czy to zadziała? No niestety nie. Niestety to nie zadziała, ponieważ były jeszcze te małe państewka jak Korea i niestety mój plan spalił na panewce. Miałem zamiar użyć naszych komarków, żeby dostać się na Grenlandię, a to było jedyne miejsce, do którego się dzięki nim nie dostaliśmy. I z Rosji obawiam się, że też nie będziemy już w stanie tego zrobić. Nie w tym tempie. Chyba że... Co my tu mamy? Hemoglobinuria. Transport tlen... Cóż tu za zwrot angielski jest? Nie rozumiem tego. To chyba nie tak powinno być. No ale chodzi mniej więcej o to, że hemoglobina, czyli inaczej krwinki czerwone, dostają się do sików. I w ten sposób siki stają się fioletowe. Więc weźmy to sobie. Podoba mi się. Żółtaczka. Ile to kosztuje? 26 punktów DNA. Możemy też to sobie zabrać ze sobą i dalej stać nas na wycofanie, a raczej przeniesienie się na inny cykl. Więc to też będziemy w stanie zaraz zrobić. Meksyk zaczyna się załamywać. No i lotnisko w Rosji jest zamknięte. Zostało nam jeszcze lotnisko w port morski w Norwegii. No i czy to się uda? Może być ciężko, mamy tylko... No i niestety, to się nie uda. Troszeczkę zawaliłem sprawę z tą Norwegią i dostaniemy się na Grenlandię. Jesteśmy wprawdzie na Islandii. Wybaczcie, ale niewiele nam to daje, ponieważ został ten najważniejszy skrawek lądu, a raczej lodu, poza tymi tutaj miejscami na ziemi, do którego też chcieliśmy się dostać, ale się niestety nie udało. Możemy sobie ewentualnie odblokować specjalne symptomy. Zobaczmy, gdzie one tutaj się znajdują. O, w ten sposób, rozumiem. Tu są konwulsje. Mamy konwulsje, mamy drgawki, mamy biegunkę, dyzenterię. Coś. I kwasy metaboliczne? Dobrze rozumiem. W każdym razie nie dostaniemy się już na Grenlandię, możemy jedynie poobserwować zarażanie całego świata, a następnie zniszczyć to, co jesteśmy w stanie zniszczyć. No, jak widzicie, na Islandii też cała nasza populacja została zabita. Właśnie, to było... Dlatego nam się pojawiła ta informacja, że Islandia zabija ludzi zakażonych. Było tylko 20 osób, więc tak sobie poradzili z nami. Blackwater Fever, czyli... Czarna...
Czarna malaria? Czarna śmierć? O to chodzi? Nasza choroba zacznie wtedy niszczyć czerwone krwinki. No i będziemy bardzo zabójczy. Okej. Okay. O, nie jesteśmy też w krajach Bałtyku. A we Włoszech, no dobra, nasza populacja we Włoszech rośnie. Dostaliśmy się też do krajów Bałtyku, rozwijamy się w miarę szybko. Mamy 20% jeszcze do lekarstwa. Lekarstwo nas na pewno nie zabije. Zabije nas Grenlandia oraz Islandia. Kraje, do których się niestety nie jesteśmy w stanie dostać. Kraje Bałtyku jeszcze coś tam próbują przeciwdziałać. Ale weźmiemy już sobie to Blackwater Fever. Tego nie możemy wycofać? Możemy? O, patrzcie, zrobimy w ten sposób. Czy to zadziała? No nie. To nie zadziałało. Szkoda. Szkoda, myślałem, że to zadziała, ale pomyliłem się, niestety. Niestety scenariusz nie udał się, nie dał się nam oszukać, nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co chciałem zrobić, ale resztę świata na pewno uda nam się zniszczyć. Poza tymi dwoma skrawkami, na to nie patrzcie, tutaj nikogo nie ma. Gdybym miał kamerkę, to bym teraz wziął rękę i zasłonił to po prostu. W krajach Bałtyku jest jeszcze miliard osób zainfekowanych. Miliard? Milion oczywiście. Milion, ale no jest to stabilna liczba, prawda? Ona się... No, tak średnio najeżdża, bym powiedział. We Włoszech dzieje się totalna masakra. Lekarstwo nas nie zabije, prawda? Tak, lekarstwo raczej nas nie zabije. Oj, tego nie możemy dewoluować. Niedobrze. Weźmiemy sobie w takim razie biegunkę. Tego nie, bo to zabija bardzo. To też zabija bardzo. Może jakieś przenoszenie? Może jakieś... to. Żebyśmy mogli osiadać na przyrządach medycznych. Kanada? No, Kanada też da radę. W porządku. W takim razie... Tak, da radę? No, wygląda na to, że jest w porządku. Kraje Bałtyku tylko... No, kraje Bałtyku ciężko idą. Ciężko idą. Czy te 5000, 6000 wystarczy? Tak, uratowaliśmy to... Prawda? Uratowaliśmy, czy niezbyt? Dobra, poszukajmy jeszcze jakiegoś bardzo zabójczego symptomu. To jest zabójcze i to bardzo. To nie tak bardzo, to nie jest w ogóle zabójcze. To też nie, no to w takim razie wycofajmy sobie konwulsję. W ten sposób zróbmy. I może jeszcze uda się odratować? No, chciałbym, żeby się udało. Naprawdę chciałbym, żeby się udało. Bo chciałbym tą resztkę świata, która nam została, zniszczyć kompletnie. Czy tysiące? No, obawiam się, że nie. Obawiam się, że... Akcje przeprowadzone przez rząd w krajach Bałtyku będą wystarczające, żeby się nas stamtąd pozbyć. Jak widzicie, zgadza się. Pozbędą się nas stamtąd, ale sprawdźmy jeszcze sobie, co robi to patogenic shift. Okej, okay. Spoko. I co to robi? O, cofa bardzo dużą część badań. Świetnie. W takim razie, jeżeli wy będziecie w to grali, no to wiedzcie, że nie musicie się wcale spieszyć z używaniem tego, ponieważ jest to bardzo potężne narzędzie i zdecydowanie warto zachować je na późną rozgrywkę, o ile oczywiście uda wam się przetrwać jeszcze na Grenlandii, Islandii, czy tak jak mi się nie udało w krajach Bałtyku. No, ale zaraz przeniesiemy się do następnego scenariusza w takim razie. Przejdźmy sobie do... Dank Memes. To chciałem wam pokazać. Powiedziałem When Homework Strikes, prawda? Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Zagramy sobie obydwa te scenariusze. W kolejności najpierw When Homework Strikes. I When Homework Strikes to jest raczej taki luźny scenariusz, żeby się troszeczkę pobawić. Oczywiście jesteśmy zadaniem domowym. Możemy zacząć w dowolnym kraju. Wiemy bardzo dobrze, że tutaj te kraje azjatyckie, jeżeli chodzi o naukę, bardzo przodują, więc zacznijmy może sobie nawet w Japonii. Możemy sobie zacząć w Japonii. Jesteśmy oczywiście wirusem, więc będziemy ewoluowali objawy, których mamy tutaj trzy, ale najpierw przenoszenie. Mamy przenoszenie przez każdy dotyk, przez latające kawałki papieru i przez pływające książki, pływające podręczniki. No ciekawe, fajne. Tutaj mamy wirusową niestabilność. Mamy też school lunches, czyli obiady szkolne. Jeżeli byłeś w szkole, wiesz, jak złe są posiłki w stołówce szkolnej. Zwiększa infektywność i zmniejsza postęp lekarstwa. No, ja osobiście, jak byłem w gimnazjum, to muszę powiedzieć, że na wyżywienie nie mogłem narzekać, ponieważ naprawdę obiadki były dobre, smakowały mi. No i może jeszcze dodam, że nie byłem zbyt wybredny. O, w ten sposób. Weźmy sobie w takim razie na początku latające kawałki papieru, żebyśmy mogli infekować w ten sposób. Nie wiem, jak to może się dziać. No ale okej, festiwal miłości w Japonii. Troszeczkę nam ilość zarażonych
podrośnie. O, i pierwszy objaw się pojawił. Właśnie, nie powiedziałem chyba nic o objawach. Objawy mamy slacking, czyli obijanie się, homework, czyli zadanie domowe i stres, czyli no, jak sama nazwa mówi, stres. Mamy trzy drogi, które możemy obrać. Możemy obrać, chociaż możemy w sumie wziąć każdą z nich naraz, ale możemy na początek obrać jedną z trzech dróg i tak też zrobimy. Slacking, czyli obijanie się, ludzie przestają interesować się zadaniem domowym. Papierowe samolociki. Papierowe samolociki mogą być niebezpieczne. Możesz stracić oko. No, zdecydowanie jest to możliwe. A potem możemy sobie wziąć school dropouts, czyli ucieczki ze szkoły. Nie ucieczki. School dropouts to będą osoby, które szkoły nie ukończyły w ogóle. Ciekawe. I to spowalnia rozwój lekarstwa, ponieważ ludzie nie są do końca wyedukowani. No i oczywiście nie mogą prowadzić badań nad naszym lekarstwem. Głupie pomysły. Głupi ludzie dają głupie pomysły, które skutkują śmiercią. No ale to zdecydowanie za dużo śmiertelności nam da, więc weźmiemy sobie najpierw jeszcze rozwiniemy troszeczkę naszą zarazę, troszeczkę się zaplątałem, ale nic się nie stało. Rozwiniemy troszeczkę na początku przenoszenie, może przez dotyk. O, i od razu pierwszy samolocik poleciał do Indonezji, również na Islandię. No i wykryli nas. Wykryli zadanie domowe. Zadanie domowe będzie w takim razie leczone. O! Eksplozja infekcji. Pozbierajmy, żeby nic nam nie umknęło. Jeszcze tutaj nawet Norwegia. No! Troszeczkę chyba za dużo tych infekcji naraz. Zdecydowanie jest to scenariusz robiony dla żartu. Dlatego, że jest to troszeczkę zbyt proste moim zdaniem. Weźmy sobie za dużo zadania domowego. Nieprzespane noce. Jeszcze więcej zadania. I przeładowanie zadaniem domowym. To też możemy sobie wziąć. Oczywiście to zrobimy. Stres, ból głowy, migrena, śpiączka na koniec. Groźne objawy, naprawdę groźne. Co jeszcze w umiejętnościach możemy ciekawego zrobić? Weźmy sobie te obiadki szkolne, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Algebra trzeciego stopnia i kalkulus. Co to były kalkulus? Zgooglacie sobie, nie? No, zgooglacie sobie, co to były kalkulus. W każdym razie mamy tutaj jeszcze fizykę. Fizyka jest oczywiście nudna. To gra wideo, więc walić fizykę. Ludzie zaczynają odlatywać w kosmos albo wtapiają się w ziemię. No, ciekawe. Ja też fizyki nigdy nie lubiałem, więc możemy to sobie jak najbardziej zabrać ze sobą. Trzeciego stopnia algebra, co nam daje? Zbyt dużo matematyki. Poczekaj. Co się dzieje? Dlaczego tu są litery w matematyce? Tak, też kiedyś się zastanawiałem, jak poszedłem do liceum, dlaczego tu są litery w matematyce. Myślałem, że matematyka to zawsze mają być liczby. No ale niestety nie. Mamy tutaj również Governance and Economy, czyli nasz odpowiednik WOS-u. O ile dobrze rozumiem, wiedzę o społeczeństwie. Lubię historię, ale rząd jest nie za fajny. No, też się zgadzam. Mamy też Szekspira. Czemu ta książka jest taka nudna? Ugh. Powoduje mutacje i spowalnia rozwój lekarstwa. Możemy to też sobie wziąć, jak najbardziej. Chcemy się jeszcze dostać na Grenlandię, jeszcze nas tu nie ma. Jesteśmy w stanie to zrobić? Nie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie ma takiej opcji. No trudno, w takim razie na Grenlandię się nie dostaniemy. Mamy tu już wszystko zrobione. Chociaż jeżeli byśmy wszystko tu zrobili, to czy może się uda jakoś coś? Fajnie by było wygrać chociaż jeden scenariusz z tych, które dzisiaj dla was przygotowałem. No i oczywiście Grenlandia przeżyje, jak widzicie tutaj. Nikt nie jest już bezpieczny przed zadaniem domowym. Cóż za straszny los nas wszystkich tutaj spotkał. Możemy sobie jeszcze wziąć wirusową niestabilność, która oczywiście nam nic nie da, jako że to jest scenariusz troszeczkę robiony dla żartu. I mamy tutaj bardzo mało objawów. Możemy sobie jeszcze spowolnić rozwój lekarstwa, żeby w sumie lekarstwo nie jest już w ogóle badane. Albo po prostu data jest nieznana? Nie rozumiem dlaczego, ale okej, w porządku. Jeszcze tylko 20 milionów osób nam zostało. No i oczywiście Grenlandia przeżyje. Nic nie jesteśmy tutaj w stanie zrobić, więc sobie to zostawimy. Poczekamy, aż wszyscy ludzie tutaj wyginą. I przejdziemy do ostatniego scenariusza, który dzisiaj dla was przygotowałem. A właściwie drugiego, który dla was dzisiaj przygotowałem, ale trzeciego, w który sobie zagramy. 285 dni zajęło nam wyeliminowanie samych siebie. I mamy jeszcze, gdzie to było? Dank memes. Czyli po prostu memy. Memy, które wszyscy kochamy.
Świat, poczytajmy to sobie może jeszcze. Chwila, odświeżmy listę. No, za każdym razem troszeczkę to się zmienia. Światu kończą się świetne memy. Przestały być trendy. Bez memów świat staje się nudny. Musisz przywrócić wszystkie memy. Czy jesteś w stanie to zrobić? No, przekonajmy się. Tu nie ma znaczenia, jakie oczywiście weźmiemy sobie kody genetyczne. Oczywiście możemy grać na normalnym. No i kończą się świetne memuchy. Zaczniemy sobie w USA. W USA, czyli miejscu, w którym rodzą się najlepsze memuchy. Najlepsze memuchy i najlepsze, niestety, strzelaniny szkolne. No, niestety. Co my tu mamy? Messengers, czyli przekaźnicy, którzy przekazują memuchy światu. Co my tu jeszcze mamy w objawach? Recognition, czyli rząd wreszcie zauważa memuchy. W umiejętnościach mamy kilka rzeczy. Mamy MemeCon, czyli spotkanie dotyczące memów. Mamy Persuaded, czyli naukowcy zostają przekonani przez memuchy, żeby prawdopodobnie, żeby ich nie leczyć. Złożoność memów. Memy stają się trudniejsze do zrozumienia. Oraz narkotyki. Ludzie biorą narkotyki, żeby... Chwileczkę. Ludzie biorą narkotyki. Dostałem właśnie ciekawego SMS-a. Love, chcesz podbić serce swojej sympatii? Pisz love na 601-680 zł. Najpiękniejsze wiersze miłosne dla ciebie. 3 dni za free. Regulamin www.love.pauza.u.pl. No wiadomo, reklama. Nic ważnego. Wracając, drugs, czyli ludzie biorą narkotyki, żeby zostać, żeby nie zasnąć i żeby móc dalej oglądać memuchy. Może być fatalne w skutkach. Zdecydowanie tak. Na początku weźmy więc sobie objawy. Wreszcie rząd zauważa memuchy. Przyspieszmy sobie troszeczkę rozgrywkę. Co my tu dalej mamy? Ból głowy. Ludzi zaczyna boleć głowa od memów. To prawda, niektóre mogą być naprawdę, naprawdę głupie i naprawdę od nich może rozboleć głowa. Również plotki. Ludzie nie mogą przestać mówić o memach. Oraz riots. Riots, czyli po prostu burdy. Ludzie zaczynają się burzyć, wychodzą na ulicę z powodu memuchów. Teraz chciałbym sobie rozwinąć troszeczkę przenoszenie. Potrzebujemy do tego 5 punktów DNA, żeby rozwinąć pierwszy poziom przekaźników. Messengers. O, i otworzyły nam się tu kolejne drzewka. Zwierzęta zaczynają oglądać memy. YouTube. Memy i montaże i parodie montażowe pojawiają się na YouTubie. Zwiększa infektywność. Oczywiście. Reklamy. Teraz memy zostają reklamowane na ławkach wideo, na blokach reklamowych oraz na plakatach. Zwiększa infektywność. Oraz social media, czyli Facebooki i inne tam Twitterki, Snapchaty, tego typu rzeczy. Możemy sobie rozwinąć na przykład YouTube'a zaraz, żebyśmy robili ładne parodie montażowe, czy też wrzucali po prostu memuchy jako pokazy slajdów na nasz kanał. YouTube i kolejny poziom YouTube'a, żeby stały się wiralne na YouTube, kosztuje 21 punktów DNA. No, jak widzicie, rozwój przebiega sprawnie. Ludzie coraz bardziej są zainteresowani memami, ale my pójdziemy sobie w to, w Persuaded, czyli przekonamy naukowców, że nie warto nas leczyć. No przecież memuchy są niegroźne, prawda? Wszyscy wiemy, że memuchy są niegroźne, a wszyscy memuchy kochamy. Więc niech naukowcy zostawią memuchy w spokoju. Panika wokół sokowirówki utworzonej w drukarce 3D. To również mogłoby stać się memem. Jak najbardziej tak. Weźmiemy sobie ból głowy, żeby ludzi bolała głowa od oglądania memów. Mamy tutaj również agresję. Ludzie stają się agresywni z powodu memów. Oraz infekcje oczu. Oczy ludzi stają się zainfekowane przez memy. To prawda, niektóre memy mogą być naprawdę, naprawdę rażące dla oczu, aż po prostu chce się wziąć mikser i naprawdę sobie te oczy wydłubać nieraz, jak się widzi niektóre okropne memy. Wykryli nas, wykryli memy. Teraz dopiero to zauważyli. Powinni byli nas widzieć od początku. Co my tu jeszcze mamy? Szaleństwo. Memy powodują szaleństwo. Okej, ale my weźmiemy sobie Persuaded drugi poziom i na trzecim poziomie prawie wszyscy zostają przekonani do memów, czyli jak rozumiem, przestaną nas wtedy leczyć? O to chodzi? Bo na razie szacowana data ukończenia lekarstwa jest nieznana. Lotniska w USA są zamykane. Okej.
czyli już z USA się nigdzie nie dostaniemy, chyba że drogą morską, ale to też większość krajów już mamy. Możemy sobie wziąć to Persuaded na poziom trzeci. Nie do końca jestem pewien, co to daje, ale pomimo, że nas wykryli, to szacowana data ukończenia lekarstwa, szacowana data, nie szacowania, jest dalej nieznana, więc myślę, że... O, nieważne, 1% już jest. Ale dalej szacowana data jest nieznana, więc dalej jakaś nadzieja jest. Możemy sobie zwiększyć kompleksowość naszych memów lub sprawić, że ludzie będą brali narkotyki, żeby oglądać memy. Ludzie biorą więcej narkotyków, może być fatalne. Oczywiście, jak widzicie, już taka siateczka bardzo piękna się potworzyła. No i mamy infekcję oczu. I co my tu dalej mamy? Ślepota. Ludzie ślepną od za dużej ilości oglądanych memów. Coś pięknego. Oślepnąć przez memy. To musi być niesamowite przeżycie. Z Norwegii chciałbym się dostać na Grenlandię, żeby to też zainfekować. Karaiby już mamy. O, i mamy też Madagaskar, mamy też te pomniejsze kraje. Okej, super. Wszystkie małe kraje są. Badanie nad lekarstwem postępuje, 7%. Okej, ale idzie to w miarę wolno. Możemy sobie wziąć szaleństwo, to zwiększy troszeczkę infekcję. Mamy też oczywiście plotki, obsesja i infekcja uszu. Weźmiemy sobie obsesja, przeładowanie memami. Dlaczego nie? Możemy oczywiście wszystkich przeładować naszymi memami. No i memy zostają umieszczone na liście chorób obserwowanych. Spokojnie, gro. Najpierw pozbierajmy. No i memy zostają umieszczone na tej liście. Co w związku z tym? Chyba niewiele. Egipt przewodzi nad lekarstwem. Nad pracami nad tym lekarstwem. Właściwie. Wiadomo, Araby nie lubią żartów. Araby są raczej... Arabowie. Są raczej narodem zamkniętym. Raczej nie lubią sobie pożartować. Więc jest uzasadnionym, dlaczego na przykład chcieliby wyeliminować memy. Rozwinęliśmy też infekcję uszu i mamy też... Nie! Mamy też głuchość. Ludzie stają się głusi od słuchania zbyt dużej ilości gwałtu usznego. Jeżeli nie wiecie, co to jest gwałt uszny, to polecam wam wygooglować sobie, co to jest, albo wpisać sobie po prostu gwałt uszny, czy też ear rape w YouTube. Naprawdę są to bardzo przyjemne do oglądania filmiki. Nie są one groźne w żaden sposób, oczywiście. Możecie je sobie oglądać. Najlepiej, jeżeli oglądacie je na słuchawkach, nie? Jeżeli macie jakieś dobrej firmy, jakieś takie z mocnym basem, czy też wiecie, o co chodzi, jakieś bardzo dobrej jakości dźwięku, to podgłoście na maksa. Naprawdę warto. Weźmiemy sobie te riots. Murder, zabójstwo z powodu memów. Wojna z powodu memów. Możemy wystartować trzecią wojnę światową z powodu memów. Zróbmy to. Terroryzm, ataki terrorystyczne. Ojej. Ataki terrorystyczne niszczą największe cuda świata. No dobra, na razie się powstrzymamy przed tym. Przed tymi atakami. IQ wydane na całym świecie. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego IQ, ale możemy przez YouTube rozprzestrzenić nasze memy jeszcze bardziej oraz rozwinąć Messengers na poziom trzeci, pozwolić zwierzętom oglądać memy. Możemy pozwolić zwierzętom na przykład domowym oglądać memy, co będzie naprawdę świetne. Dlaczego by nasz piesek miał nie móc obejrzeć sobie jakiegoś ciekawego memucha, czy też parodii sąsiadów, które ja osobiście oglądam najczęściej. Dlaczego nasz piesek miałby sobie tego nie oglądać? No, murder nie był najlepszym rozwiązaniem. Murder, zabójstwo chcemy sobie wycofać. Tutaj jeszcze mamy samobójstwo, co byłoby już naprawdę przesadą. Nie warto takich rzeczy robić z powodu memów. Naprawdę nie warto. Ale ten scenariusz chyba uda nam się wygrać. Tak mi się wydaje, dlatego że jesteśmy na Grenlandii oraz Islandii. Te kraje nas nie powstrzymają, prawda? No, wygląda to średnio, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Co my tu możemy zrobić? Zwiększyć... Tylko i wyłącznie zwiększyć... dotkliwość, tak. Możemy też sobie wziąć memkony, konwenty zorganizować dla memów. To na pewno zwiększy nam infektywność. Myślę, że też skuteczność, dlatego że ludzie bardzo polubią nasze memy. Maroko radzi sobie, okej. Grenlandia też już sobie radzi, bo to już widać. Islandia też w miarę wychodzi już na prostą. W porządku, chyba nam się uda. No, znowu te zabójstwa, czy to nam przeszkodzi? Na Islandii nie, raczej powinno się udać. Na Grenlandii... no, niby idzie na plus. Norwegia została spustoszona przez eksplozję nuklearną. Nieciekawie, nieciekawie dla Norwegów. Nam to tam wszystko obojętne, my tylko czekamy na kolejną porcję memów. Prawdopodobnie taka porcja memów też by powstała o Norwegii, podobnie jak o Czarnobylu, co nie byłoby za przyjemne. Grenlandia bombarduje zakażone miasta, w takim razie musimy wycofać się z tych morderstw. To będzie dla nas
zdecydowaną koniecznością, dlatego że nie chcemy się pozbyć wszystkich ludzi, których mamy tam na Grenlandii zarażonych, przez to, że ktoś inny ich zabije. Co my tu jeszcze możemy zrobić? W przenoszeniu może weźmiemy sobie przez media socjalne, no i dobra, przez reklamy też. Dlaczego nie? Jak iść na całość, to na całość. Grenlandio, dalej, musisz troszeczkę się rozwinąć, dlatego że 600 osób zainfekowanych na 14 tysięcy, o, usłyszeliście ciekawe piknięcie. I część z was będzie wiedziała, o co chodzi, część nie. Nie przejmujcie się tym, jeżeli nie wiecie, o co chodzi. Jak wiecie, no to tam taka wiedza dla was. Z czego pochodził ten dźwięk? Nie był to oczywiście Facebook. No i niestety ludzie staną się głusi przez nas, przez memy, dlatego że za długo słuchali gwałtu usznego, który jeszcze raz wam polecam. Jest to naprawdę bardzo fajne do obejrzenia, bardzo przyjemnie się tego słucha. Naprawdę, polecam. 6% lekarstwa, więc wynik będziemy mieli całkiem ciekawy. No chyba, że... Ojej, długo to trwało. 2023 rok. Policzmy sobie, ile to lat minęło. To będzie od 16. Jestem słaby z matematyki z jakiegoś powodu w tej chwili. 7 lat. Dużo strasznie, naprawdę dużo. To są już resztki ludzkości, prawda? Mam nadzieję, że nic nie zostało, dlatego że byłaby to dla nas troszeczkę kompromitacja, gdyby coś jeszcze pozostało. Ale nie, wszystkie kraje są już zarażone, jedynie na Grenlandii został jeszcze ktoś żywy, niezarażony, ale to dokładnie, jest tylko kwestia czasu. Wszyscy są już zarażeni memami, wszyscy, to znaczy 100 tysięcy osób, które przeżyło gwałty uszne oraz wojnę, trzecią wojnę światową spowodowaną memami. No, dalej, jeszcze te 100 tysięcy chcielibyśmy wyeliminować memuchami. No i znowu te zabójstwa, ale w tej chwili już nie chce mi się tego wycofywać, nie ma też takiej potrzeby, samobójstwa nie wyewoluujemy, terroryzmu również nie. Dziwi mnie tylko, że trzecia wojna światowa jest przed terroryzmem tutaj, ale w porządku. Może też tak być. Mam tu gdzieś jakąś wodę? Chyba nie, nie? Niestety nie. Strasznie zaschło mi w gardle, a jeszcze mam dla was jeden odcinek do nagrania, ponieważ w dniu dzisiejszym, czyli w którym to widzicie, planowałem zrobić jeszcze jeden odcinek, dlatego że dawno nic nie wrzucałem, no i fajnie by było tak, żebyście mieli co oglądać. No ale memuchy wyeliminowały całe życie na Ziemi, w 1041 dni dostaliśmy jedną gwiazdkę. Czy Dank Memes mi się podobał? Tak, zdecydowanie mi się podobał i zdecydowanie polecam go wszystkim, którzy chcą w niego zagrać. Ale w tej chwili dziękuję już wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji. Cześć!